czym jest dekanter? To rodzaj wirówki pozwalającej oddzielić cząstki stałe od cieczy. Nazwa pochodzi z języka francuskiego i oznacza oczyszczanie, odlewanie jakiegoś płynu. Urządzenie to znajduje szerokie zastosowanie w oczyszczalniach ścieków, przetwórstwie spożywczym, na przykład przy produkcji piwa, a także w kopalniach. A jak powstaje? Aby to zobaczyć, udajemy się do zakładu produkcyjnego firmy Alfa Laval w Krakowie. Gotowi? Zaczynamy! Dekanter składa się z ramy i bębna, który wyposażony jest w przekładnię oraz silniki wprawiające urządzenie w ruch. Wewnątrz bębna znajduje się przenośnik ślimakowy. Ma on za zadanie odpowiednie rozprowadzenie dekantyzowanej zawiesiny. Jak się go wytwarza? Najważniejszy jest jego rdzeń, składający się z 5 spawanych ze sobą elementów. Najpierw w procesie toczenia na maszynach obróbczych ściąga się nadmiar materiału i wierci otwory. Wytyczony zostaje również ślad montażu blach tworzących przenośnik ślimakowy. Po zespawaniu trzpień znów trafia do maszyny CNC, gdzie wykonywana jest obróbka do docelowego wymiaru. Krawędzie ślimaka utwardzane są specjalną mieszanką proszków lub poprzez dodanie węglikowych płytek ochronnych. Teraz, za pomocą suwnicy, ślimak przekazywany jest do maszyny śrutującej, gdzie mechanicznie oczyszczane są jego powierzchnie. Bęben składa się z cylindra i części stożkowej. Obie te części poddawane są obróbce skrawaniem CNC, a wewnętrzne ożebrowanie wykonuje się technologią zgrzewania indukcyjnego. Tutaj widzimy, jak składa się i przygotowuje do wyważania przekładnie. W magazynie kompletuje się tymczasem części niezbędne do montażu całego urządzenia. Detale pochodzące od zewnętrznych dostawców obsługuje automatyczny regał. System optymalizuje dostawy na linię montażową i poprzez zapalające się diody wskazuje operatorowi komponenty do pobrania. Cały dekanter składa się z około 400 części, które zostały poddane szczegółowym pomiarom za pomocą specjalistycznej aparatury. Na dwóch liniach montażowych równolegle montuje się ramę oraz bęben dekantera. Podczas gdy rama uzbrajana jest w odpowiedni osprzęt, taki jak okablowanie czy czujniki, do wnętrza bębna wkładany jest ślimak. Na koniec ramę łączy się z bębnem. Podpinane są napędy, podłączane jest okablowanie. Zamocowane zostają także silniki, zazwyczaj 2. Zakłada się paski napędowe. Na stacji kontrolnej wykonywane są testy urządzenia. Poprzez redukcję lub dodawanie wagi wyważany jest bęben. Symulowane są rzeczywiste warunki pracy z przepływem ciepłej oraz zimnej wody. Gotowe! Ale urządzenie, które trafi do klienta, wymaga regularnego serwisowania. Pracujące pod dużym obciążeniem podzespoły konserwuje się lub wymienia. Części zamienne także powstają w krakowskim zakładzie Alfa Laval. Na koniec zaglądamy jeszcze do wydziału produkcji separatorów. To od tych urządzeń rozpoczęła się historia firmy Alfa Laval. Ich konstrukcja opiera się na pomyśle szwedzkiego konstruktora Gustava de Lavala sprzed 160 lat. Mimo że zasada działania się nie zmieniła, cały czas są technologicznie rozwijane. Firma nie narzeka więc na brak zamówień, a interes się kręci, jak w bębnie dekantera.